Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Bardzo z tej strony, Słuchajcie, że ktoś się spodziewał, że będzie kontynuacja omawiania y, tematu Microsoft, Windows, CrowdStrike, Azure i tak dalej to się pomylił, bo nie będzie zdecydowanie. Możecie poczytać sobie o tym w każdym portalu, albo w kilkuset filmach na YouTubie, które się o tym pojawiły. Przy okazji witam nowych subskrybentów na kanale, bo się dużo pojawiło, powiem to tak, prawdopodobnie bardzo mi miło z tego powodu. Dzisiaj przechodzimy do rzeczy standardowej, czyli pingwina, Linuxa. Słuchajcie, 17 lipca pojawiła się Nobara. Nobara oparta na wersji 40 naszej pięknej Fedorki. No i dzisiaj sobie zobaczycie w teście chyba w 12 grach, tak chyba w 12 jak to się zachowuje. Zobaczycie też sam system, jak mniej więcej teges. a co do zmian, to ja bardzo zapraszam na stronę nobary, bo tych zmian jest kilkadziesiąt, przynajmniej kilkadziesiąt, dlatego ja nie będę to omawiał, bo naprawdę to... Niektóre rzeczy są mocno techniczne, a ja wiem, że wy lubicie bardziej mięsko, po prostu jak to działa, czy warto na to przesiąść się i tego typu rzeczy, a nie omawianie. Omawianie to na przykład u nas na Discordzie, na który gorąco zapraszam 1600 osób około 300 online, non-stop, więc naprawdę i gorąco pozdrawiam pana Zupiksa, naszego kochanego moderatora, który tam trzyma wszystkich mocno pod pejczem i tak dalej. Dobra, koniec gadania, zapraszam na żywy sprzęt, mam nadzieję, że będzie się miło i przyjemnie oglądało. Witam na żebym sprzęcie. Przed nami konsola. Czemu on konsolę w gamingowym distro pokazuje, kurde, no? Po to, żebyście, kurde, zobaczyli sobie, kurde, jakie są tutaj parametry. No wiem, wiem, no. Koniec trollowania. Kernel 6812. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego? To widzicie, to widzicie. Sterowniki Nvidia 555, stabilne 5802. Instalują się automatycznie przynajmniej u mnie. 10.70 na pokładzie, tak. Więc tak to się nam tutaj Teges. To jest Wayland. To jest Wayland Plasma 6.1.1. Czyli jedna z nowszych wersji plazmy mamy tutaj postawioną. Ja sobie to testuję już ze 3 dni i powiem tak, że znalazłem tutaj pewien problem, ale o nim za chwileczkę. No albo w sumie możemy od razu do niego przejść. Chodzi o to, w systemie nie ma tutaj. Ten, kto używa KDE Plasma, kojarzy coś takiego jak Discover, czyli wspaniały w cudzysłowie sklep z oprogramowaniem, który nie zawsze dobrze sobie radzi z platpakami, czyli jednym słowem jest mała kablica czasami, nie? Tutaj w Fedorze Glorious Eggroll, który przykładał łapki do, do tego distro między innymi. Deweloperzy ogólnie powiem to tak, deweloperzy po prostu usunęli z Discovera. Nie ma tutaj zarządzania za pomocą tego czegoś. Instalacje robimy tutaj za, za pomocą programów nabara Package Manager. To jest taka fajna integracja w tej zrobiona już w Pythonie. Przepisali to na Pythona wszystko. Teoretycznie to działa bardzo ładnie, wygląda całkiem też przyjemnie. Mamy tutaj wszystkie programy zainstalowane, jakie są i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, jak wchodzimy tutaj, świeci się update system, tutaj apli na niebiesko i packages, człowiek pomyśl, ja tak pomyślałem przynajmniej, że co to są wszystkie aktualizacje do zrobienia, czy jak i tak dalej. No nie, to są pliki chyba, chyba, które znajdują się w całym tutaj systemie, tak przynajmniej mi się wydaje. W każdym razie moim zdaniem jest to dość mylące. Kolejna rzecz, flatpaki. To, że tu, tutaj jak wchodzicie macie czarny ekran piękny. Nawet jak coś postawicie sobie z konsoli, załóżmy tego flatpaka, bo obsługa flatpaka jest tutaj wbudowana. Okej, okay, wszystko fajnie. Tylko problemem jest to, że jeżeli postawicie sobie jakąś aplikację z terminala flatpakowską, to ona się tutaj nie zawsze pojawi. Na początku w ogóle ja nie widziałem. A bo to, no właśnie, nowa funkcja plazmy. P pomachaj se myszką, to będzie większa. Okej, okay, można by to włączyć, bo wkurza czasami. Wracając do tematu, dając tutaj odśwież, w ogóle, cudawianki, ja tutaj pisałem heroik w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I przedtem to nie było wykrywane. Teoretycznie to powinno wam właśnie w tej chwili wyszukać platpaka. Znaczy, w repozytorium FlatHuba tego Twojego Flatpaka, którego chcesz zainstalować, ale jak widać, to się nie dzieje. Dlaczego to się nie dzieje? Nie wiem. Raz działa, innym razem nie działa. Teraz akurat nie działa. Przedtem mi to zadziałało. Jeżeli ja dam sobie klikno, kliknę teraz Heroic Install, to jest błąd i mamy po zabawie. Więc jedyny teoretycznie działający, umożliwiający graficzną instalację pakietów, program się wysypuje i nie działa do końca dobrze. Być może ja go źle tutaj obsługuję, jest taka opcja jak najbardziej, ale no czegoś takiego być nie powinno. Teoretycznie ludzie nie zgłaszają problemów, wszyscy są z tego zadowoleni i w ogóle, ale szczerze mówiąc, ja nie jestem. Jakim cudem mi się heroik tutaj pojawił? Nie wiem, po prostu się nagle pojawił. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz że jak klikniemy sobie tutaj raz albo dwa razy, nie wiem co to jest za ikonka, to teoretycznie show, hide, run times, to tutaj za chwilę się pojawi cała lista, podobno, o właśnie, no ale tak to raczej nie powinno działać, bo człowiek nie klika na ikonę z książkami, tylko tutaj, a jeżeli dasz tutaj, to to nie działa. Dopiero teraz teoretycznie, heroik, yy, dajmy sobie tak, nie klikacie na install, bo się wywali oczywiście, tak? No, no, dalej tego nie widzi. Może ja jestem niedorobiony. Mam problemy pewne, tak pod czaszką. Wiadomo, że mam tam niezły bałagan. Nie? Ci, co oglądają ten kanał, to wiedzą o tym. Ale to raczej tak nie powinno działać. Zdecydowanie tak to nie powinno działać. Słuchajcie, szukałem tutaj, żeby znaleźć repozytoria, dodawanie repozytoriów, ale nie ma czegoś takiego. Teoretycznie tu wszystko jest włączone, ale to nie działa. To jest w ogóle teraz wyszerzone. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, jak to jest ogarnięte, nie wiem, dlaczego to się dzieje, w każdym razie na to zwróciło mi się strasznie uwagę. To jest dobry pomysł, że taki program jest, super. Co prawda, mogliby tu dowalić na wszelki wypadek GNOME Software, który działa zawsze z flatpakami. Natomiast, no, coś tu moim zdaniem nie gra. Zwracałem uwagę na przykład przy testach na Ubuntu, że nie działa nam tak zwane EGL, czyli. Jeżeli macie Waylanda, jeżeli macie Nvidia, to nie działa. Yy, między innymi są problemy z OpenGL-em i WebGL-em, tak? Popatrzcie się na to teraz tutaj w nobarze, jak to działa. Yy, WebGL Aqua, proszę bardzo. Tak, dajmy sobie większy, żeby nie było. Yy, akwarium 60 stałych FPS-ów i to jest Wayland, moi kochani. Piękni, kochani widzowie! Wayland 6812, bla bla bla, cała reszta jest. Sterowniki NVIDIA zastrzeżone, żeby nie było dołożymy jeszcze do kompletu. Da się? Da się panowie z Ubuntu, naprawdę się da, to nie jest wina Nvidia, tylko wasza. Waszego kodu, który wam nie za bardzo wychodzi. Bo tutaj to pracuje na fullu. To już, jeżeli mamy multimedia ogarnięte, już nie będę pokazywał, że OBS działa, bo działa. To pokażę wam jeszcze superposition, jak wspominałem. Przy sterach NVIDII zastrzeżonych, tak? czasami, się, na no czasami, zawsze na Waylandzie się pokazywał tutaj problem, no czemu się to nie chce odpalić teraz, że nie pokazywało ilości pamięci, prawda? Pokazuje! To nie jest sesja X11, to jest sesja Wayland i to zapierdziela, także głową mało, już nie będę wam tego puszczał, bo to szkoda czasu, że tak. jeszcze mi na słowo, 11670 punktów to wyciąga na takich ustawieniach. I wszystko ładnie wygrywane, ogarnięte itd. Tak tak Więc jest bomba. Zachowanie systemu fajnie, szybko i przyjemnie. Poza tym problemem z instalacją oprogramowania to reszta działa tak jak powinno. System nie crashuje, animacje chodzą bardzo fajnie, jest w porządku. Z rzeczy, która mi się tutaj zdarzała i zdarzała się w innych distrach ostatnio, to małe chrupanie dźwięku, na które parę, kilka, kilka osób zwróciło uwagę. Coś takiego się działo. Znalazłem małe rozwiązanie, albo nie wiem, można nazwać to obejściem, już wam pokażę. Mianowicie, słuchajcie, przechodzimy sobie do katalogu tutaj. config. Trzeba nacisnąć CTRL-H, żeby tu się pokazały pliki ukryte, bo te pliki. coś tam, to są pliki ukryte w Linuxie i normalnie ich nie ma. Tworzymy sobie tu katalog Pipewire i potem na przykład tworzymy sobie taki długi, fajny plik. Skąd go wziąć? Będzie tutaj może w opisie. W każdym razie, żeby nam nie rwał ewentualnie dźwięk czasami. To tutaj zmieniamy sobie kilka rzeczy. Postaram się to powiększyć. Nie oglądać na telefonach, bo tam nic nie widać. Default clock rate 48 kilo. Default clock allowed rates 48 kilo. I tu zmień... to trzeba wszystko odhaszować, czyli zdjąć ten znaczek, tak? I teraz tutaj default clock quantum 2048. I default clock minimum quantum 1024. I to w większości rozwiązało mój problem z takimi dziwnymi chrupnięciami dźwięku na Air to trzeba sobie tutaj ogarnąć. Być może ja dam linka gdziekolwiek, albo, albo ten, no coś wymyślę, w każdym razie, żebyście mieli mniej więcej dostęp do tego, nie? No, tak to mniej więcej nam się tutaj prezentuje, w każdym razie zmiana tych paru rzeczy, Czesiu przyszedł? Dzień dobry Panie Czesławie, dzień dobry, proszę, o, ogon idzie, tak? Zmiana tych paru parametrów pomogła, przynajmniej u mnie. Dźwięk przestał urwać, przynajmniej w większości rzeczy jest spoko. Kurczę, no, nie wiem co wam tu dalej ewentualnie pokazywać, tak? że podobno są nowe tapetki, no to każdy może sobie wrzucić na pendrive'a cokolwiek odpalić i zobaczyć. Tak? Chociaż sporo tych rzeczy o matko AI, bo to widać, że jest chamskie AI zrobione, powiem to tak. No, no niby fajne, kurde, no, no niby fajne, no ale fajnie jakby żeby człowiek to zrobił, no, no, no spoko, wszystko tego tak jest. Przychodząc do gierek, tak dobrze widzicie Max Payne'a, którego czułem ze dwie godziny, jest również reszta, I Life i tak dalej, i tak dalej. To co, żeby już nie przedłużać, tak, to, to zaczynamy kącik giercowania na Pingwinie. Odpalimy sobie z Steama. Mamy Steama, od razu mówię, będę podłączał, te, to jest Power pad, czy jakoś tak, podróba tego Microsoft, Microsoftowego i tego pada, ale działa bardzo fajnie. Od razu powiem tak, odpalimy, odbiorę to specjalnie do tego, do I'm Alive. Gdzie jest I'M Alive? Jest tutaj proszę bardzo. I tutaj sobie klikniemy. Tu mamy ustawienia i tu jest kontroler pięknie. Kontroler podłączony i od razu mówię, że tutaj wam się standardowo wybierze takie default, coś tam, bla bla bla. Nie wiem jak to się nazywa, kurde. Nie wiem to. Default jakiś tam. Gamepad, coś tam. Wybierzcie w przypadku tej gry. WSAD and mouse, bo tylko wtedy to działa normalnie. Powiem tak, jeżeli wybierzecie inny układ, to niestety będą mega, mega problemy z obsługą. Dobra, to ja o to odpalam i widzimy się w grze, żeby. Przyślegawczy, zobaczą tutaj Mango Hada działającego z gołowerlejem. Co prawda, pół ekranu zajmuje, no ale dobra, da się to odpalić. Proszę, jadę na kontrolerze, żeby nie było. Jedziemy sobie tutaj na kontrolerze, ja sobie klikę pobiegam, tak, teoretycznie. Wiem, 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 nie, tu kolego. Dobra, dobra. Idziemy na górę. Zobaczycie, jak to się mniej więcej tutaj sobie. Tu jest wyjście. Działa. Dobra, znalazłem to wyjście na górę. Proszę wyjść, tak. Zobaczycie, jak to sobie tego działa. Jak widać, gierka nie jest wymagająca, jeżeli chodzi o sprzęt. 30% GPU, tam 17% Procka, to jest 1600X AMD Ryzen, tak, 6 grdzeni, 12 wątków, bla bla, bla. Tu jest, jak widać, najbardziej spoko. Trzyma FPS-y, wszystko jest ładnie. Macie nawet tutaj te wykresy, jak ktoś chce mieć. A propos tego, jak to się nazywa? Frame, frame Time'a, tak? No, tak to sobie tutaj działa. Dobra, lecimy do następnej Co rzeczy, to, czyli kolat. Jak najbardziej kolat, tym razem na klawiaturce. Bo w kolata to ja tak nie za bardzo na, na tym, na Joypadzie. Tak to się zachowuje. 46,50% GPU i 16% CPU. Czyli gierka niezbyt wymagająca. Działa ładnie. Pre-time też bardzo ładne są. Przejdziemy sobie do tego motywu tutaj standardowego, gdzie zawsze wszystko migało, chociaż już nigdy nie miga, tak? A tak jak ja powtarzałem ostatnio w filmie, testuję gierki, które znam. Po prostu odbałem gry, które wiem, jak się zachowują, wiem, gdzie są ewentualnie i błędy. Dlatego mogę to wyłapać na nowej wersji albo sterownika, albo systemu czekowego innego, nie? Jak widać, wykres jest zupełnie jak stan pacjenta czasami w szpitalu. Czyli tak średnio pozytywny dla niektórych, nie ma żadnych pikających tych. Tutaj też sobie chodzimy, 60, 61 fps. -ów. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. Mam nadzieję. No tak to nam się tutaj zachowuje, proszę bardzo. Next. Max Payne, ustawienia Max Payne na full, wypas, pęczak, jak to się ładnie mówi. Antaliasing na czwóreczka, okej. Okay. Play. I widzimy się w grze już. Rzu przed zami na początku pojawia się czarny ekran. Yy, używam tutaj proto protona ósemeczki bodajże, albo siódemki. Na to trzeba zwrócić uwagę. Nie chodzi to na, na eksperymentalnym. Na początku jest czarny ekran, trzeba nacisnąć escape, wtedy przechodzi no, ładnie tu do tego. Tak jak mówiłem, ja sobie tutaj trochę ciupałem, doszedłem do nie wiem którego tam poziomu. Yy, I jest naprawdę w porządku. Można grać i na klawiaturze i na i na joypadzie, chociaż na, no ja na joypadzie nawet nie próbuję, bo to jest bardzo zły pomysł, powiem to tak w moim przypadku. Gra się fajnie, powiem to tak. E, nie tak, nie tak. No włączą mi się bullet time. Wyłącz go Dobra Nie w tą stronę miało być, no ale okej. Okay. Tak to się robi, panowie drodzy. Dokładnie tak. No, żadnych kreszy, nic. Przynajmniej to, co ja doszedłem, sobie tutaj to jest kolejny poziom, już e, nie spotkałem. Powiem to w ten sposób. Tu mnie chyba rozbalają ciągle. No, nie, tu. tu a to. A te też jest ciężki trochę motyw, powiem tak. Oj, będzie lipa. A, skoczyłem nie tu, gdzie trzeba. Oj, 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 Leczymy, leczymy. Zmieniamy broń na coś innego. Ale urwał. No właśnie, to by było na tyle. Działa, działa. To jest oryginał, nie żaden remaster. Next! Teraz 7 gierek w Heroiku i tak tak dobrze widzicie Arkanum. Ja do Arkanum grałem na kanale Grabarty swego czasu. Daleko doszedłem nawet. Yy, odpalamy sobie tutaj Arcanum. Kurde, ta muzyka mi rozwala, jest piękna, jest po prostu przezarombista, prze no. Mam gdzieś save y swoje z windy, to może kiedyś sobie odpalę. No tu są dwie wersje, dobrze, ludzie zainstalowane, jeżeli chodzi o Mango Hada. Jedna jest z Flatpaka. A druga jest normalna, systemowa, bo niestety tak to wygląda. Wersja flatpakowa nie obsługuje. Tak, to jest kupa gadania, ale po to, żeby pokazać, że ładnie sobie pracuje. Nie ma tu chyba żadnych modów, z tego co wiem. Widać zresztą, są mody na. Jest polskie tłumaczenie, jest lepsza rozdzielczość, lepsze tekstury. Wiem, że to działa, bo sprawdzałem. Tylko nie instalowałem akurat tej wersji tutaj na Heroiku. Można to bez większego problemu zrobić. Jak widać, tak stara gra, to jest 93. Rok. Nie pamiętam. Nie pamiętam który, ale końcówka lat 90. Gra chodzi bez najmniejszego problemu. Nie rwie dźwięk, wszystko jest ok. Więc ta poprawka jednak swoje, że to powiem, robi. Bo tu mi przedtem rwało dźwięk, a teraz problemu nie ma. No to naj... następny jest deadloop, Tak, ten loop, który narzekałem, że nie działa, ale dobrzy ludzie, on teraz już tutaj w tym systemie pracuje normalnie na 826, czyli na standardowym tutaj. Winnie łajnie, tak, na łajnie. On się po prostu tutaj normalnie uruchamia. Dajemy sobie tak. Dobra, widzimy się w grze, bo to jednak okay, mamy tutaj czołóweczkę. Mamy. Tak, logowanie, bla bla bla. No a tyle razy narzekałem, że to się nie uruchamiało, bo się nie uruchamiało na wielu, wielu dystrybucjach. Natomiast teraz zaczęło nagle chodzić. Czego to jest mina? Nie wiem. Albo czego to jest zaleta? Też nie wiem. Czy nobary? Nie wiem. Fajnie, że działa. I to działa za każdym razem, bo odpalam to pi piąte albo szósty raz. Co prawda nie rozgrywam tego, powiem to tak, żeby przejść dalej, tylko ciupię sobie mniej więcej trochę tam, połażę tutaj i tak dalej i tak dalej. W każdym razie przedtem było też tak, z miesiąc albo ileś temu, że niby się uruchomiło raz, tak dało się pograć przez tą godzinę, ale jak chciałem uruchomić drugi raz, to już nie wstawało. Dobra, widzimy się w grze, bo to trochę jednak... Dobra, nie jesteśmy w gierce, tak? Bo poza tym muszę niektóre rzeczy wycinać, bo są bardzo brzydkie słowa tutaj stosowane. No cóż, życie. Tak to wygląda, pracuje. Chodzi normalnie. Ta... Tak jak mówiłem, wyszedłem sobie już z tego, z tego bunkra pierwszego i tak dalej. Działa bez problemu. Nie, Wejdźmy sobie tutaj na górę, żeby było jeszcze weselej. No właśnie, z domu musiałem coś wyciąć, nie do wiary. to niby taka gra dla młodszych odbiorców, a tak mięsem rzucają, że głowa mała po prostu. Działa? Działa. Nie będę wam tutaj czasu zabierał. Deadloop na pingwinie. Proszę bardzo, lecimy dalej. Dishonored dwójka. ta -dam. Tu niestety, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. O, widzę trochę przycięło, nie wiem dlaczego. To, to pier Taka akcja mi się, szczerze mówiąc, pierwszy raz zdarzyła. Tak aby mi tutaj tekstury doczytywało dziwnie, bo przedtem przed było normalnie. To teraz już nie jest tak fajnie kolorowo. Pewnie jak się wszystko załaduje, to będzie ok. No, Wyjdźmy sobie stąd. Ja tu czupałem wcześniej i takich efektów nie było. Może wersja Protona albo czegoś nam. No ale z tego co widzę, to po prostu tekstury się nie skompilowały przed załadowaniem gry. Co jest błędem, bo powinny się jak najbardziej skompilować, tak? No widzicie co się dzieje, tak? O, no dobra, no działa, tak? Nie na początku, bo tekstury, niestety. No, a resztę już nie przeszedłem, bo nawet nie wiedziałem, jak z tego pokoju wyjść. W każdym razie to cięcie tekstur nie powinno mieć tutaj miejsca, ale niestety ma. Okej, okay, mamy Ghostwire Tokio, czyli Gras sprzed roku, 2023 rok. I macie informację GPU 80%, nawet 60% dochodzi w niektórych miejscach. I. Nic nie tnie, działa to perfekcyjnie, idealnie. Ustawienia są na max. Ustawienia są tutaj na max oczywiście. Zobaczmy chwilę sobie jeszcze, bo tu się czasami działy dziwne rzeczy, nie? Na, no, głównie na Ubuntu. Na 20.04 i nic nie tnie. Nie ma śladu po cięciu ekranu. Wayland, cały czas Wayland. No, ok, tu nawet na starszych sterownikach ta gierka chodzi bardzo dobrze. Nie ma jakiegoś większego większego problemu. O właśnie deszcz zaczyna padać. Piękny efekt deszcz co tutaj jest zrobione. Fajnie płynie po ulicy. Bardzo przyjemnie się w to gra. Też lubi tego rodzaju. Nie ma to oczywiście, no? Kolorki wszędobylki, szzędobylne i tak dalej, tak dalej. Ja tutaj nic nie zbieram, po prostu sobie chwilę połażę. Byście zobaczyli. O, coś przycięło. Raz. No ale poza tym jest OK. Poza tym mamy tutaj wszystko ładnie ogarnięte, powiem to tak. Tak się prezentuje Ghost Wire Tokio. Grafika już ledwo, 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 zaczyna wyrabiać czasami. Kingdom Come Deliverance. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Mam taką wielką nadzieję. Full HD. Bardzo wysokie ustawienia. v włączone w Nie, dlatego że mamy tutaj mango hada, tak? I kontynuuj. Jesteśmy w pięknej psi czeskiej, chyba, tak. Chyba czeskiej. A widzicie, grafika to już się tak poci, że głowa mała, procesor też dostaje i to grubo i 12 wątków to tak, tak średnio najeża. Grafika 90%. Dlatego mówię, że to jest za słaby sprzęt na takie ustawienia. Już trochę tu jest przegięcie. Działa! Nie ma tutaj kreszy. Tutaj się zdarzało tak, że było buch. No a teraz wszystko jest ok. To Bóg chyba było A już nie, nie pamiętam, w którym distro, ale nie było to w Ubuntu raczej. To było w jakimś innym, dziwnym distro, tak? W każdym razie cała reszta zachowuje się poprawnie, jak zawsze zresztą. Można sobie pochodzić, pozwiedzać. Może gdzie indziej lepiej nie zaglądać, bo jakieś tam dziwną sytuację można zobaczyć, tak? I, dobra, przejdźmy sobie tutaj. Przeskocz. Proszę bardzo, bla bla. bla. No, działa, działa. I no naprawdę bardzo fajnie działa. Zmniejszyć trochę ustawienia, bo było dużo, znaczy dużo przyjemnej. Szczerze, ja mogę, mogę grać na takich tych... Let's... ooo, coś chrupło. Mogę grać sobie na takich różnych rzeczach, bo mi to akurat nie przeszkadza. Nie muszę mieć tu 100 FPS-ów, bo to jest RPG, tak? Taki... No, rpg podobne, więc to, że mi chrupnie tam do 30 czy coś, to sami to się nic nie dzieje, nie? Natomiast grafika jest bardzo, bardzo ładna. Co ja wam mówię, jak gracie w tą grę od 6 lat ponad, no to ja się dopiero nie mogę zachwycać, nie? Życie, słuchajcie, życie. Dobra, lecimy dalej. Kingdom Come Deliverance, tak to wygląda. Kolejna wsi, tak, tym razem staro, starosłowiańska, powiem to tak. DX11, oczywiście, Wiedniń 3, Dziki Zgon. Odpalamy i widzimy się w gierce. Dzień dobry, jadę chyba do tego, do, nie z Nilfgaardu, hmm. tylko do tego głównego miasta, ja tam nie wiem, sorry, no. Jak widać, ja jest w porządku, trochę mi tutaj tnie. Z jakiegoś powodu shadery nie są skompilowane. Nie wiem dlaczego tak się teraz stało. Jako że grałem sobie przedwczoraj i wczoraj tutaj i lagów takich nie było. Lagi są w tej chwili tutaj. Ja słuchajcie, nawet kompar zrestartowałem specjalnie, odpalając Wiedźmina, robię to drugi raz teraz. I niestety shadery mi lecą na żywca, bo to widzę po dysku co tu się dzieje. Dlaczego? Nie wiem co tu się te tak jest. Grając na zwykłej Fedorce, grając też na innych dystrybucjach, grając na przykład na Debianie, na Nitruxie, takiego efektu nie miałem tutaj. Natomiast w tej chwili, no niestety jest, dysk mi cały czas się świeci. Może coś się skanuje w tle, nie wiem, nie wiem o co chodzi. W każdym razie efekt jest taki średnio średnio miły, powiem to tak. Zresztą widzieliście nieraz, grałem sobie w Wiedźmina czasami. I wszystko chodziło płynnie. Natomiast teraz, no to tak, tak, TGS tamte jest. Ogólnie poza moim narzekaniem, no działa, tak? 3x60, stałe FPS-u, wiadomo, grafika też dostaje. To jest ta nowa wersja 404 spacz, czyli ten bardziej wymagające. Natomiast słyszałem yy, słyszałem, czytałem wczoraj wczoraj jakiś gość, człowiek bardzo mądry, moder, wypuścił, wypuścił system re, reputacji dla Bidźmina 3. Czyli odpowiednio, jeżeli coś zrobicie złego dla stosunku strażnika, albo zadania na przykład jakieś, które są sprzeczne z czymś tam, to będzie to miało wpływ na odbiór waszej, waszej postaci w miastach, w miastach, wsiach i podejście ludzi ogólnie, tak? Mogą być też wrodzy, jest taka opcja. Mod jest podobno świeży, wrzucony na tego, na ne Nexus, nie, nie wiem jak to się nazywa ta główna strona, nie? Odmodowania, ona tam jest, mod jest bezpłatnie. Podobno działa to całkiem wesoło, więc aby ktoś chciał sobie Wiedźmina pogarniać, to, to można się, że tak powiem, Teges, rozejrzeć. Nie wiem, no cały czas dysk mi pracuje tutaj, nie wiem co jest niestety grane. Ups. Okej, okay. no dobra. Dobra, Gerard się idzie wykąpać, tak, bo może mu trochę Teges, o, niech sobie odpłynie. A tymczasem idziemy do następnej gierki. Mamy Tomb Raidera. Shadow of the Tomb Raider jest mały problem, bo mi sejwy wpierdzieliło, nie mogę ich znaleźć. Więc niestety nie pokażę wam jak w samej grze to sobie DGS pracuje. Ale zamiast tego, no bo zaczynanie tego od początku to jest pół godziny oglądania filmów na, na ten, to mnie nie interesuje na start naprawdę. E, dlatego z sejwy może gdzieś poszukam, bo chyba miałem kopię zapasową zrobioną, mam nadzieję. A wam tutaj puszczę po prostu test graficzny, sobie zobaczycie jak on tutaj wygląda. Przy okazji będę już kończył, żeby nie przedłużać, więc ten test jest ostatnim, ostatnim takim materiałem w materiale, powiem to tak. Ogólnie widzicie, jak to się mniej więcej zachowuje, tak działa sam system jako plazma i tak dalej. Animacje są płynne, nie zawieszyło mi się to ani razu. Nie było żadnych błędów, żadnych problemów przy instalacji sterowników, które zresztą już były zainstalowane do Nvidii. Jest tutaj specjalny menedżer, który też to ogarnia, więc naprawdę jest ok. Bardzo fajne distro, moim zdaniem. Być może za, zagorzali gamerzy, zobaczą różnicę w FPS-ach, w zachowaniu i tak tak dalej. Ja takim człowiekiem nie jestem, bo ja po prostu tylko gram dorywczo, powiem to tak. Yy, tak jak powiedziałem, dźwięk naprawiłem, tak jak powiedziałem wcześniej w filmie, jak to zrobiłem i to działa, bo nie ma tutaj żadnego takiego dziwnego strzelania, opóźnienia i tak dalej, tak dalej. Więc ta, te poprawki, które wprowadziłem, ja je wziąłem skądś z internetu, ale jakoś po prostu nie pamiętam. Działają, jest ok. U, u, innych, u innych użytkowników, osób, tak, może mogą być potrzebne inne wartości. Ja wziąłem te, działa. No, bara 40, tak się to mniej więcej prezentuje. Granie, no, kurde, po całości. Dużo ładnych programów, tutaj ogólnie takich pomagających jest. No problem, z, przynajmniej ja mam problem, jeżeli chodzi o instalację oprogramowania z PlatPaka. Ta aplikacja, no tak średnio, widzicie, że ona tam kraszuje i ten... Poza tym, no jest w porządku, jest w porządku. Dobra, pust, puszczam wam tutaj test, test graficzny. Podmienię muzykę, bo oczywiście tu jest zastrzeżona, więc momentalnie by mi film wywaliło. No i co, widzimy się w kolejnym materiale na kanale ŚwietLinuxa. Zdecydowanie granie nie jest domeną tego kanału, więc... Więc to, że teraz kolejny film o graczach, to tak, tak, tak jest. No po prostu, no bara wyszła, no. A że się tłumaczę? Ja się lubię tłumaczyć. Gorąco pozdrawiam, dziękuję bardzo za każde wsparcie kanału, jakie mi okazujecie. Czy, czy, że tak powiem, finansowe, czy paczkowe, czy, czy łapkowe, oglądajnościowe i tak dalej, tak dalej. To bardzo pomaga, żeby to wszystko się rozrastało i żeby promować dalej Pingwina w Polsce. Bo to jest podstawa, takie jest założenie tego kanału pomagać użytkownikom, rozwijać pingwina w Polsce i pokazywać, że można. Po prostu trzymajcie się ciepło, do mego papa, cześć.